Mam bardzo dużą ilość nagaru na ściankach cylindra oraz samych tłokach. Jest to spowodowane tym, że poprzednik zamontował lubryfikację gazu, która zrobiła tam niezłą rzeź. Płukankami nie udało mi się usunąć wszystkiego, ba, nawet większości nie ruszyłem, ale widzę, że z wymiany na wymianę jest tego coraz mniej. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Honda Civic rok produkcji 2007, silnik 1.8 benzyna z pośrednim wtryskiem plus LPG, 140 koni mechanicznych, przebieg aktualny samochodu na dzień realizacji badań to dokładnie 302 600 km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Jest to kontynuacja badań. W poprzednim odcinku był pierwszy etap, dzisiaj pora na zaprezentowanie wyników dla drugiego etapu. Inicjatorem eksperymentu, przypominam, jest Piotr. Na ekranie prezentuję podstawowe informacje o nim. Piotr skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się cztery komplety próbek. W dzisiejszym odcinku podejmujemy zestaw z drugiego etapu. Próbka numer 1 to olej świeży. Próbka numer 2 to olej świeży wraz z dodatkiem. I tutaj warto zatrzymać się dłużej przy tej próbce. Oglądałem ją starannie kilkukrotnie, przygotowałem osobny short na ten temat. W nim zawarłem swoje wątpliwości na temat tego, czy można bezpiecznie aplikować taką próbkę do lepkościomierza. Finalnie podjąłem decyzję, że nie będę jej badał. Możemy posiłkować się wynikami z poprzednich odcinków, m.in. 191 oraz 139. Wykazano w nich m.in., że zmiana lepkości oleju po dodaniu tego dodatku mieści się w granicach od 2 do 3%, natomiast na widmie nie odnotowano żadnych istotnych różnic. Próbka numer 3 to olej przepracowany. Próbki numer 4, czyli olej przepracowany wraz z płukanką, w tym etapie nie ma. Szczegóły powiązane z próbkami znajdują się na załączonej kartce. Do silnika zalany został olej Shell Helix Ultra w klasie lepkościowej 5W30, klasy jakościowej i aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. W tym etapie zastosowano Keratec jako dodatek do oleju. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 10 000 km. 50% eksploatacji to miasto, 50% trasa, dominują odcinki przekraczające 20 km. Olej eksploatowany tym razem przez 3 miesiące, podobnie jak w pierwszym etapie. Piotr zastosował dolewkę w ilości 1 litra oraz płukanie silnika środkiem TEC 2000. Z tą dolewką to w ramach przypomnienia sprawa wygląda następująco. Piotr stara się zawsze trzymać poziom oleju bliski maksimum. Robi dolewki około 200 ml co 2000 km. Robi to każdorazowo, dlatego każdy etap testu uwzględnia taką samą liczbę dolewki realizowanej w podobnym momencie okresu eksploatacyjnego. W ramach dodatkowych informacji przemyślenia Piotra zawarłem w poprzednim odcinku. W tym etapie na gorąco komentarz Piotra do wyników z pierwszego etapu. Przypominam poprzedni odcinek numer 237. Stopień nitrooksydacji sulfonowania, mam pewną teorię, skąd to może być. Mam bardzo dużą ilość nagaru na ściankach cylindra oraz samych tłokach. Jest to spowodowane tym, że poprzednik zamontował lubryfikację gazu, która zrobiła tam niezłą rzeź. Płukankami nie udało mi się usunąć wszystkiego, ba, nawet większości nie ruszyłem, ale widzę, że z wymiany na wymianę jest tego coraz mniej. Ze względu na mój styl jazdy i porządne rozgrzewanie silnika podejrzewam. Obecnie mam w głowie przy następnej wymianie, tutaj silnie to zaznaczę, że olej po płukance będzie bardzo inny, pozalewać kilka razy przez cały dzień i noc środkami do antykoksu, wtedy może ruszy to na dobre. Mam jedynie obawę, czy nie zaszkodzę pierścieniom, ale trzeba spróbować. Oczywiście lubryfikację zakręciłem wtedy, a obecnie wymontowałem niedawno przy okazji wymiany reduktora LPG. Może to również wpływać na widma pasm, a także ubytek oleju też robi swoje na pewno. Co do wyników, to mam ciekawą obserwację. Na teście bibułowym nigdy nie wyszło mi nic nadzwyczajnego. Jeżdżę sporo na benzynie, według komputera 79%, gdyż czasami po prostu nie mam gazu, gdzie zatankować lub robię większą trasę i nie opłaca mi się zjeżdżać i przepłacać na autostradzie. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw próbka oleju świeżego, a następnie próbka oleju przepracowanego wraz z dodatkiem. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania.
Lepkość dla oleju świeżego próbka numer 2.0 jest następująca: 66,9 w 40 stopniach oraz 11,8 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 173. Pierwszy wniosek. Praktycznie identyczne wyniki jak w poprzednim etapie, bardzo wysoka zgodność. Natomiast w porównaniu do deklaracji producenta już jest słabiej. Lepkość w 40 stopniach jest o blisko 7% niższa od deklaracji, natomiast w 100 stopniach o około 1%. Wciąż ta przeciętna zgodność w niższej temperaturze jest zastanawiająca. Przechodzimy dalej. Pomiar próbki oleju przepracowanego wraz z dodatkiem. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 66,8 w 40 stopniach oraz 11,9 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 175. A to oznacza, że lepkość pozostała praktycznie na niezmienionym poziomie. Z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych idealne wyniki. Ponownie drugi etap i drugi raz sytuacja niemal identyczna. Czyli zmiana dodatku nie wpłynęła jakoś istotnie w tym obszarze. Natomiast trzeba podkreślić, że wyliczona zmiana to zmiana w stosunku do wartości oleju świeżego bez dodatku keratek. Gdybyśmy ustawili punkt odniesienia jako olej wraz z dodatkiem, to wtedy ta zmiana mogłaby być większa, około 2-3%. W pierwszym etapie poziom precyzji był wyższy, bo próbka oleju świeżego z dodatkiem była badana. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Sytuacja analogiczna jak poprzednim razem, bardzo podobny wynik bez zastrzeżeń. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego. Odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Jakie wnioski? Bardzo podobnie jak w poprzednim etapie, natomiast kilka subtelnych różnic, mniej lub bardziej, można podkreślić. W tym etapie mamy niższy stopień sulfonowania, wyższy stopień nitrooksydacji oraz niższy sygnał dla długości fali 1747. Bardzo wyraźna różnica dotyczy sygnału 1377, natomiast odczyt w tym punkcie przy takich parametrach pomiaru, jak są ustawione, nie należy do precyzyjnych. Podsumowując, otrzymano podobnie bardzo ładne wyniki. Zbiorczy wskaźnik na poziomie 89%, czyli zauważalnie lepiej niż w poprzednim etapie, przy czym jest kilka ograniczeń, o których komunikowałem w filmie, m.in. brak wyników dla próbki oleju świeżego wraz z dodatkiem. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!